Na sportowe emocje przy programie zaprasza jego sponsor Orlen. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! O tych skokach rozmawiamy od listopada, od wielu lat, ale jeszcze mało, więc dopytam, jakie to były skoki w niedzielę na Holmenkollbakken w Oslo, w stolicy Norwegii. Oj. No, można powiedzieć, no, tak wczoraj w sumie podobnie, bo jeden lepszy, drugi gorszy, tylko w drugiej kolejności. No, ten drugi gdzieś tam mi trochę przeleciał, też tam powietrza nie było, nie złapało nic. No i przyciąganie ziemskie było dobre. Tak na moje oko, wiesz, że ja się na tym nie znam za bardzo. To nie były takie szarpane skoki, w nich było życie, w nich była energia. Pewnie detale nie grają, ale to nie był zły weekend. Tak, no... Można powiedzieć, że w porządku, nawet w miarę tak, znaczy nawet te gorsze gdzieś tam też nie były takie złe, jak się zdarzały, także no w miarę w porządku, tak. No, jestem, można powiedzieć, zadowolony z tego weekendu i tak fajnie się też obudziłem tutaj, fajny taki w ogóle miałem no, podejście do tych skoków, takie fajne. Na taki maraton, zwłaszcza w takim sobie sezonie, trzeba się nastawić tak bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie właśnie? Znaczy tak, na pewno, ale tak mówię, jestem tak trochę tutaj właśnie bardziej spokojnie, szczególnie właśnie w piątek, a te dwa dni, no to takie fajne, tak... Czuję, że tak ta energia jest i gdzieś tam myślę, że to powinna przez cały turniej powinno być dobrze. Po konkursie zawołałeś mnie. Myślę, oj, coś przeskrobałem. Nic bardziej mylnego. Foteczka. Foteczka się zamarzyła Piotrowi Żyle z dwoma młodymi gniewnymi. Podszczypuje ta polska młodzież tych liderów. Maciej Kot, Aleksander zniszczą nasz najmłodszy duet w reprezentacji. Tak, foteczka z młodzieżą musi być, nie? Młode talenty, no można powiedzieć. No, trzeba wspierać młodych zawodników też. I tak w sumie, tak. Parę lat już się dobijają do tej czołówki. Żartujemy sobie. Tam dobijają się i wzbudzają aplauz ty także polskich kibiców. A wśród polskich kibiców niedźwiedź wyższy, miś taki biały, wyższy o 3-4 głowy. My go znamy z początku sezonu. On był i w Ruce, i potem był w Lillehammer. Musimy podkreślić, za zdjęcie z tym misiem się nie płaci ani jednej monety. Nie? To cię wrobili, jak płaciłeś. Ja numerek mu oddałem. Nie, żartuję. Nie, to jest dobry, darmowy miś. Także jak ktoś chce zdjęcie z misiem, polecam tego misia. Dobro narodowe na obczyźnie w Skandynawii. A w tej Skandynawii zostajemy i nabieramy tempa. Lecimy jutro do Trondheim. Do Trondheim, gdzie nie byliśmy od 2020 roku. Wszyscy wiemy, dlaczego to się tak skończyło w 2020 roku, ale czy to była tak z perspektywy paru lat najdziwniejsza akcja w twojej karierze dotychczasowej? Oby dziwniejszych już nie było, że sezon urwano, wszyscy siedzieli na podłodze, w lobby sezonu cała ta zadyma, kończymy, nie ma sezonu. Jak ty wtedy odebrałeś to wszystko? O, ale byłem zły, wściekły. Ojej! No, to wtedy byłem tak, można powiedzieć, byłem w takim fajnym stanie właśnie na skocznie, takim trochę jak na Mistrzostwach Świata wtedy, tam dwa tygodnie wcześniej. No i tak się później stało, że później to odwołali. No i tak, no tam w kwali jeszcze w sumie drugi byłem. No tu w Oslo mi nie poszło, no i w Lillehammer, ale to zazwyczaj tak jakby gdzieś tak to Oslo, Lillehammer gdzieś nie do końca było wtedy mi po drodze.
ale Trondheim i Vikersund, ojej, ale tam miałem chęci skakać, ojej, ale normalnie byłem tak, taki miałem fajny, czy drugi w quali byłem. No i w sumie no, tak czekaliśmy na tą decyzję, no decyzja, nie jedziemy, no to, no to co, no to, no poszłem w miasto, no, no i tak się skończyło. Rozejść złość oczywiście. Tak, tak, rozchodzić. Żebyśmy negatywnie nie kończyli, nowe skocznie, czy ciebie takie rzeczy ciekawią, jakoś grzeją bardziej, zobaczyć co to tam nagrzebali ci konstruktorzy modernizujący arenę? A myślę, że tak by, no Trondheim, Trondheim ta, ta skocznia właśnie ta duża była super skocznia. No nie wiem, czy tam coś pozmieniali dużo. No, znaczy najazd wyburzyli jeden drugi. A, no, no to zobaczymy, nie? Ale, ale tak by no, nie wiem, mi się tam, lubiłem ją strasznie tą, tą skocznię, ale tak by no, to, to przypuszczam, że dalej będzie taka trochę właśnie no, norweska podobna pewnie taka jak była, że mam nadzieję, że nie tak jak Lillehammer, ale myślę, że tam chyba podobna w miarę do tej, co była. Także no tak, nie wiem, tak się mi przynajmniej wydaje, no, ta, przynajmniej ta duża, no a mała to wszystkie te nowe małe to są w porządku bardzo skocznie, także, także myślę, że no zobaczymy, będziemy gadać. Ponoć nie trzeba pieszo chodzić na górę już tam na rozbieg. No i no, zepsuli tam zabawę. Te schody były fajne. Ja tam lubię te schody. Tam dużo tego było chodzenia, ale, ale tak się przynajmniej że rozgrzał. Nie trzeba było na rozgrzewkę iść wcześniej, tylko zaplanowałeś, że wyjdziesz po schódkach do góry. Mam nadzieję, że też na tej nowej jakieś schody będą, to może je wypróbuję. Dzięki, dobrej podróży na północ Norwegii. Dzięki bardzo.